Okej, wróciłem. No już za daleko, chyba. Co? Aha, to. Dobra. Idę do miasta. Tam. Szanie to. Tutaj trzeba na serio chodzić do oka, tak top, to czyli, że ja pier... No. Sami sobie dokończcie. Ale mamy 50 punktów nauki, na co przeznaczymy na to. I może na to. Może. A może szerokie i głębokie. Tego nie znałem. Nie no, dobra, podpisuję się teraz. Tu powinien być... O, jest tam. Ui. Przybywasz we właściwej chwili, ojcze wyczucia. Wstyd mi to mówić, ale zostałem okradziony przez własnych strażników. Co za psy, oby zdechli z pragnienia. Dałeś się okraść własnym strażnikom? Jeśli chcesz oddać mi przysługę, schwytaj tych ludzi. Mówiłem już o tym łowcy nagród Bandaro. Wtedy rozmawiałem z nim po raz ostatni. Sprzedajesz wodę? To dochodowy interes, mistrzu tysiąca przygód. Podróżny, który umiera z pragnienia, odda wszystko za łyk zimnej wody z mojej studni. Jeśli chcesz, też możesz się napić. Co ukradli twoi strażnicy? Co najmniej 700 złotych monet. Chcę je z powrotem. Rozprawiłem się ze strażnikami. Doskonale, ojcze Wigoru. Oczywiście zasłużyłeś na nagrodę. Jeśli przyniesiesz mi również moje złoto, będę ci dozgonnie wdzięczny. Odzyskam twoje złoto. Byłbym bardzo wdzięczny, mistrzu bezinteresowności. Oto twoje 700 złotych monet. Dziękuję ci, ojcze honoru. Przyjmij wodę i złoto w dowód wdzięczności. Moja modlitwa będzie ci towarzyszyć na każdej spalonej słońcem ścieżce, przyjacielu. Pokaż mi swoje towary. Okej, możemy w sumie co kupić tylko... Co ja robię? Co ja robię? Tego nie wiem sam. Okej. Jest to ktoś ciekawy? Na Beliara nie pozwolę na to. Niestety nie mogę pomóc. Czego się tu kręci? Co to za budowla? Powinienem kazać cię wybatorzyć za zadawanie takich głupich pytań. Stoisz przed rezydencją jednego z najpotężniejszych kupców Warantu. Gonzales ma wielkie wpływy na tej pustyni. Będziesz wymawiać jego imię z należytą czcią lub zginiesz. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Gonzalesie? To najzdolniejszy kupiec na pustyni i najważniejszy kontrakt Zubena w sprawach związanych z szeroko pojętymi interesami. Uważaj, aby nie rozgniewać Gonzalesa, inaczej biada ci. Tak, rozumiem. Jak mogę wyświadczyć Gonzalesowi przysługę? Powszechnie wiadomo, że Gonzales przyjmuje jedynie tych, którzy zrobią na nim wrażenie i przyniosą mu dary. Rozumiem. Co do podarunków dla Gonzalesa. Gadaj. Co możesz mu zaoferować? Przynoszę złoto dla Gonzalesa. Gonzales się ucieszy. Złoto jest zawsze dobre, ale to jeszcze nie wszystko. Co do pod... Gadaj. Co mogłoby mu się szczególnie spodobać? A jak sądzisz, co by zadowoliło takiego światowca?
Wyjątkowa, trudna do zdobycia broń. Piękna kobieta. Może nawet należne już dawno temu długi, które nareszcie spłacono. Coś wymyślisz. Morasul to duża osada. Z pewnością znajdziesz tu właściwe podarki. Rozejrzę się. Okej. Dawno nie byłeś w mieście, co? Więc musisz wiedzieć jedno. Morasul to miasto Gonzalesa. Gonzales czerpie zyski z każdego interesu, z każdej umowy, nawet z każdej kradzieży. Widziałeś tych elitarnych wojowników? Są pod jego dowodzeniem. Rozumiem. Mogę ci załatwić kilka zleceń, żebyś trochę zarobił. Morasul potrafi być bardzo drogie, szczególnie dla podróżnych. Więc jesteś łowcą ułów. Kiedyś polowałem na co popadło, ale Gonzales zaoferował mi dobre warunki. To nieco spokojniejsza praca, ale spełniam wszystkie wymogi, więc jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć... Jakie macie zlecenia? Głównie dla łowców głów. Szukam kilku złoczyńców i złodzieja. No i jeszcze ten zaginiony asasyn. Kim jest złodziej, którego szukacie? Nazywa się Yusuf. Ukradł kilka artefaktów z wykopalisk. I co w tym niezwykłego? Po pierwsze, ukradł artefakty, które mogą zostać użyte do otwarcia świątyni. Po drugie, został złapany i zbiegł. Gonzales nie może mu tego puścić płazem. W końcu orkowie nadal są gośćmi w naszym kraju. Rozumiem. Co z tym zaginionym asasynem? Nazywa się Ramirez. Pracuje dla czarnego maga Ningala. Opowiedz mi więcej o tych złoczyńcach. To strażnicy Kafu, sprzedawcy wody ze wschodniej części miasta. Uciekli z jego złotem, ot tak, po prostu. I? Kafu to jeden z ulubieńców Gonzalesa. Wystarczy? Zajmę się Ramirezem. Dobrze. Z tego co wiem, wyruszył w stronę ruin. I przepadł już bardzo dawno temu. Dowiedz się, o co chodzi. Yusuf, złodziej artefaktów, nie żyje. A więc zdołałeś go znaleźć. Dobra robota, mistrzu Sokolego Oka. Niechaj to rozweseli twe serce. W każdym razie Gonzales ucieszy się z dobrych wieści. Byli strażnicy Kafu, to już przeszłość. Dobra robota. Wiedziałem, że dasz radę. Dostaniesz pokaźną nagrodę. Gonzales będzie z nas dumny. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Nie, ten nie naucz nas. Do Morasul. O, Angar. Jesteś, nareszcie. Udało ci się dostać na wielką arenę Morasul? Angar, jak się tu znalazłeś? Poszedłem wzdłuż wybrzeża i tyle. Stoczyłem kilka walk na arenie i zanim się zdążyłem obejrzeć, już byłem mistrzem Morasul. Szkoda, że nie widziałeś mojej walki z Orknarokiem. No dobra, tam. Nowa twarz. Jestem Felipe, zarządca areny. On będzie tak interesuje czas, mnie do niczego nie... sława i bogactwo, więc przybywasz we właściwe miejsce. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Jakie są zasady? Jeśli mi zapłacisz, przydzielę ci partnera do walki. Gdyby to było za takie zwycięstwo łatwe. Dostaniesz dwukrotność wypłaconych pieniędzy. Mistrz otrzyma księżycowe ostrze. Co to za księżycowe ostrze? To wielka nagroda dla mistrza areny. Najbardziej pożądana broń w całym Morasul. Nawet Gonzales, najpotężniejszy człowiek w mieście, chciałby mieć księżycowe ostrze. Ciebie to nie obchodzi. Doprawdy. Jestem gotów. Chcę walczyć. Nie mogę się doczekać tego widowiska. Wejdź na arenę! Kolejna walka! Wyzywający! Przybysz z północy! Kontra! Znany i podziwiany! Paladyn! Co dalej? Jeśli nie zamierzasz stchórzyć, musisz znów stanąć na arenie. Tam czeka na ciebie paladyn. Jeśli opuścisz arenę przed końcem walki, przegrywasz. Jasne? Jasne. Więc do dzieła! Okej, chciałem go jeszcze określić, ale to szczegół. Trzeba biec, walczyć. Chodź tu. Szykuje się walka! Okej.
W sumie walki są banalne, nawet jak na średni poziom trudności. I chyba szczelam, że następną serią, jaką zacznę nagrywać, będzie... No dobra, najpierw pogadam. Nieźle, robi wrażenie, ale nadal uważam, że po prostu miałeś szczęście. Szczęście? No cóż, obaj wiemy, że dni świetności Paladyna już minęły. Jeśli chcesz zajść daleko, będziesz musiał pokonać silniejszych przeciwników. Anktos to zupełnie inna historia. To bohater ludu. Potrafi się posługiwać mieczem. On będzie tak cały czas. To daj mi prawdziwego przeciwnika. Muszę przyznać, że nie brak ci odwagi. Słuchajcie, ludzie! Następna walka! Wyzywający samotny wędrowiec z północy kontra Anktos Koczownik! Przybył z pustyni, aby pomścić śmierć swoich braci. Czy przeciwnik zdoła sobie poradzić z jego strasznym gniewem? Masz dla mnie jakąś radę? Tak, uważaj na kark. Idź już. Anktos czeka na arenie. Ty parszywy złodzieju! Zatrzymaj się, ty tchórzu! Chodź tu! Okej. I nie wiedziałem, że gość się skapnie. Gdzie mam amnezję? Następnym razem. Będzie moja kolej. Co to było? Widzowie zaczynają cię lubić. Zawsze są zachwyceni, jak obrywa koczownik. Ale kolejny przeciwnik to dzika bestia. Wielki jak szafa i silny jak wół. Mówią, że potrafi zabić gołymi rękami niedźwiedzia. Cokolwiek to jest. Aha. Chcę walczyć z naprawdę dobrym przeciwnikiem. To nie będzie łatwe zadanie. Słuchajcie, ludzie! Nie przegapcie tego widowiska! Na arenie tajemniczy nieznajomy! Kontra Olek Niedźwiedź! Dobra, i tak zaczną mnie kochać. Więc się nie przejmuję. Nie szykuję, tylko kończy. A tak właśnie zacząłem gadać. Prawdopodobnie następną serią, jaką nagram, będzie Stalker Cień Czarnobyla. Ach, tą grę już chciałem wcześniej nagrać, ale jakoś tak wypadło mi. Wypadało i no, nie weszło. Co za pojedynek! Co za widowisko! Tak, tak, wiem, o co chodzi. Jesteś gotów? Gotów na co? Na zdobycie tytułu. Jeszcze jedna walka i zostaniesz mistrzem Morasul. Chcę walczyć z mistrzem. Wiedziałem, że nie zadowolisz się byle czym. Chcesz najwyższej nagrody. Obywatele Morasul, z wielką przyjemnością zapowiadam następną walkę. Obecny, niepokonany mistrz areny w Morasul... Anga! Kontra? Nowy, wspaniały zawodnik? Nieznajomy! Angard, ja. Nie masz nic. No, jeszcze szybko luknąłem. Okej. No to pokaż, na co cię stać. Okej.
są jeszcze tylko 10 punktów reputacji i koniec. Zasłużyłeś na tytuł mistrza. Czemu nie? Co teraz? Pokonałeś mistrza. Obawiam się, że przez jakiś czas nikt nie będzie chciał z tobą walczyć. Ale postawiłem na ciebie złoto. I nieźle na tym wyszedłem. Gdzie moja nagroda? Proszę. To wspaniałe ostrze należy teraz do ciebie. Okej. Stamtąd. Dobrze ci radzę. Właśnie. Bardzo Jezus Maria, co to było? Masz całkowitą pewność? Poker. Oho. Stać! Jesteś poszukiwany za kradzież. Nie wiem, o czym mówisz. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano? Mamy cię na oczy. Na razie może se daruję. Witaj, posiadaczu tysiąca monet. Wyglądasz, jakbyś czegoś szukał? Próbujesz zdobyć zaginione klucze do świątyni Morasul? Czy też czysta żądza zysku nie jest powodem, który sprowadza cię do naszego gorącego kraju? Mój blady przyjaciel. Opowiedz mi więcej o kluczach do świątyni Morasul. Ach, tak, nie ma problemu. Mam jeden w swoim posiadaniu. Może moglibyśmy zawrzeć. No bo gada tak jakby z rosyjskim akcentem. Co chcesz w zamian za klucz do świątyni? Wiesz, nie kupiłem tego bez powodu. W świątyni jest coś, na czym mi zależy. Co takiego? Stara waza pokryta starożytnym pismem. Proponuję następujący układ. Dam ci klucz, a ty przyniesiesz mi wazę. Co o tym sądzisz? Przyniosę ci wazę ze świątyni. Świetnie. Pamiętaj, jest całkowicie pokryta pismem. Jeśli nie dostarczysz mi wazy, łowca głów dostarczy mi twoje zwłoki. Oto klucz. I nie ociągaj się za bardzo. Nie. Jesteś poszukiwany za kradzież. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wierzę w ani jedno słowo. Ty paskudny złodziejaszku! Zatrzymaj się, ty psie! Dobra, już postaram się nie okradać. Wiedziałem, że w końcu cię dorwę. Tylko spójrzcie, nowy mistrz Morasul. Hej ty, też szukasz kluczy do świątyni? Że co? Całe to przeklęte miasto.